Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Tematem dzisiejszej audycji jest wiara i władza, Kościół i polityka. Zapisałem sobie nawet temat dzisiejszej audycji, bo jest to taki temat, który wszedł na publiczną wokandę w ostatnich latach. To, co się dzieje w Unii Europejskiej i w związkach Polski z Unią Europejską. W każdym razie roboczy tytuł mam: odnowa Europy przez Polskę jest możliwa, ale nigdy przez Kościół, który znając prawdę, nadal poucza, posługując się przeinaczoną i przekłamaną prawdą Bożą. Będzie to list otwarty do wszystkich ludzi dobrej woli, którym leży na sercu dobro Polski. Ale zacznijmy od początku. Władza to była ulubiona dziedzina Nel Haliny Noel, która otrzymywała te wszystkie dyktowania. Sprawowała władzę w poprzednich życiach i w przyszłym życiu nie ukrywa, że chciałaby sprawować władzę. Prawdopodobnie urodzi się ponownie w Stanach. Jeszcze nie, mam nadzieję, że jeszcze nie, no bo skoro ja mam z Nel Haliną Noel współpracować w przyszłym życiu, to musiałbym w miarę szybko wykitować, a tego nie chcę, więc musi na mnie poczekać jeszcze jakiś czas. Wkrótce do tych 5 tomów, które tutaj mam, czy tak, przybędzie 6, bardzo ciekawy, nad którym w tej chwili pracuję, to jest Związki miłosne, miłość i śmierć. Takie podtytuły, czy seks jest darem Boga dla swoich dzieci, także już wkrótce zapraszam, będzie tam bardzo dużo ciekawych duchów, par, które za życia tworzyły związek. Władza, jak już mówiłem, to ulubiona dziedzina Nel Haliny Noel i z dziedziny władzy, z tych 500 duchów, z tej pierwszej 500, 109 duchów były właśnie z dziedziny władzy, polityki, rządzenia. 109, czyli więcej niż 1/5. A tych dziedzin przecież bardzo dużo jest i tematycznie to też będziemy tak wydawać: medycyna, filozofia, literatura, sztuka, nauka, wynalazki, technologie, bardzo dużo. Kto będzie w tomie 6 Związki miłosne? Będzie Helena Trojańska i Paryż. Ciekawa historia. Będzie król Salomon i królowa Saba. Będzie, nie wiem, czy będzie Henryk VIII, no ale czy to takie były znowu te związki miłosne? Raczej to były związki sadomasochistyczne, a bardziej sadystyczne. W ogóle, co to za dziwna sprawa, żeby morderca zakładał religię w Anglii. No ale takie były czasy. Dziwna to wyspa, na której przemieszkałem 25 lat. Dobrze, wracajmy do tematu. Wiele duchów z dziedziny władzy już znalazło się w książkach. Poncjusz Piłat, który był namiestnikiem Rzymu w Judei, podyktował w tomie 2. Oczywiście Mieszko I jest w tomie 1. Oraz to, że Mieszko I już urodził się jako kobieta atrakcyjna, ładna, może nawet śliczna, ale jednocześnie twarda, twardy charakter. Tadeusz Kościuszko już też dyktował i Tadeusz Rejtan. Ale wracajmy do tematu. Także 109 duchów z tej pierwszej 500 to dziedzina władzy. Ostatnie, bo zaczęło się to od faraonów, dyktował faraon Cheops i Khnaton, Ramzes II,
poprzez Imperium Rzymskie. Tu był Herod, Pompejusz, przez całą historię mamy tutaj założycieli Stanów, Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych i Rewolucji Francuskiej, bo powstanie Stanów Zjednoczonych i Rewolucja Francuska to jest chyba 10 czy 15 lat różnicy w tym samym czasie. No i oczywiście będzie też Napoleon i jego kobiety, Józefina, Maria Luiza i nasza Maria Łączyńska-Walewska. Nie zdziwiło, że Napoleon mógł dyktować, ale jak się okazało, intencja, zawsze liczy się tylko intencja, najważniejsza jest intencja, jakie ktoś ma intencje. Czy chce dobrze dla swojego kraju, czy nie, po prostu woli cudzy interes, co niestety u nas się przewija przez całą historię, służyć komuś innemu pod płaszczykiem takim czy innym, a nie swojemu krajowi, Polsce. Ostatnie duchy, które podyktowały z tej dziedziny władzy, to będzie spora książka, prawdopodobnie dwa tomy, żeby pomieścić te najciekawsze wybrane duchy z tych 109 duchów. Jako przedostatni podyktował Marcin Luther, który zginął zamordowany w wieku 48 lat, a ostatni zamyka władzę prezydent Mozambiku, Samora Machel, który zginął w katastrofie lotniczej w wieku 53 lat. Pani Halinka, zaraz po jego tragicznej śmierci 20 października 1986 roku wybrała go do podyktowania. Nie wiem, czy to było dzień później, w każdym razie, czy dwa dni. Jakoś tak bardzo szybko zginął w katastrofie samolotu rządowego, a jedną z trzech osób, które ocalały, był kapitan Rosjanin. No i taka historia też niezwykle ciekawa. Właściwie powinien być tytuł władza, wiara, władza i krew, bo jest to sprawa w historii naszej niezwykle krwawa. Ale wracajmy do tematu. Zapraszam do subskrybowania, do kciuka w górę. I jeżeli audycje Wam się podobają, to polecajcie je innym i zapraszam w każdy wtorek i piątek o godzinie 20. Z tą lewicą, gdyby nie to, że całkowicie wyrzuciła, zanegowała istnienie Boga i stała się ateistyczna, to już od czasów Marksa, który też podyktował, który też tutaj gdzieś jest w tym spisie, bardzo dzisiaj boleje jako człowiek w duchu, że wykluczył istnienie Boga. Pewnie jak się urodzi ponownie, będzie światowej sławy kaznodzieją. Będzie nawoływał wręcz ludzi, aby szukali Boga w swoich sercach, bo tam Bóg jest. Bóg nie jest w świątyniach, nie jest w kościołach, a jest w sercu każdego z nas. Jeżeli tylko chcemy, możemy odczuć, ale Bóg się nie naprasza. Nie mówi, patrz, ja tu jestem. Nie, Boga trzeba odkryć w sobie. W końcu jesteśmy dziećmi Bożymi, a Bóg to nasi rodzice duchowi. Z tą lewicą, tak jak mówię, nie byłoby nic takiego złego, bo te ruchy lewicowe jednak dały nam mnóstwo pozytywnych elementów, chociażby rewolucja młodzieżowa lat 60., która szybko została stłumiona narkotykami rozprowadzanymi bezpłatnie przez służby specjalne amerykańskie, bo przestraszono się
Jak ja przeglądałem gazety z końca lat 60., tam wcześniej, z połowy lat 60., to mnóstwo było rzeczywiście wartościowych i cennych ruchów, inicjatyw, przedsięwzięć. Dzisiaj to przeszło tylko do historii jako Woodstock i parę innych elementów, ale to nie jest to, co się wtedy naprawdę, naprawdę działo. Niestety zostało to stłumione. Tak się zastanawiając nad tą lewicą, która dzisiaj, jak nauka, wykluczając Boga, stając się ateistyczną, poszła wabank, czyli stała się kompletnie skorumpowana, nie licząca się tak praktycznie z człowiekiem. To wszystko poprzez właśnie wykluczenie Boga. Ale tak zastanawiając się, w dużym stopniu Bóg, Stwórca, gdy urodził się jako Jezus, gdy wolą Boga było urodzić się człowiekiem i żyć wśród nas jako Jezus, był w dużym stopniu, jak na owe warunki, moglibyśmy to dzisiaj nazwać lewicowy, demokratyczny. Bo przecież głosił, że wszyscy ludzie są równi, co zresztą doprowadziło te wszystkie pouczenia wczesnych chrześcijan, apostołów, doprowadziły do upadku w dużym stopniu Imperium Rzymskiego, jakby od środka. Pamiętamy pierwszego cesarza chrześcijanina. Także zastanawiając się nad tym, 2000 lat temu mówienie Rzymianom, że ludzie są równi, gdzie był ten nienaruszalny porządek pana i niewolnika, władcy i czyli tej postawy władczej i uległej. Nie wiem, czy wiecie, że Rzymianin za wykazanie postawy uległej, nie władczej, mógł zostać skazany na śmierć. To był rzeczywiście naczelno to, co kręciło jakby to imperium rzymskie. Pan Rzymianin nie mógł sobie pozwolić na chwilę słabości, na wykazanie właśnie tej postawy uległej. Zawsze musiał być władczy, zawsze w każdej chwili musiał być gotowy ściąć niewolnikowi głowę. I tu pojawia się Bóg, nasi kochani rodzice duchowi, i mówi, że wszyscy jesteśmy równi. Powinniśmy się kochać, pomagać sobie nawzajem. Pojawiło się wtedy miłosierdzie. Także moglibyśmy nazwać Jezusa na dzisiejsze czasy bardziej lewicowym niż prawicowym. Oczywiście tam w Judei, gdzie żył Jezus, działo się troszeczkę inaczej. Może też temu poświęcimy audycję, bo seksualność Żydów jest bardzo, bardzo ciekawa, zwłaszcza w Judei. Pojawiło się trochę prac w tej chwili na ten temat, ale wracamy do tematu i do dnia dzisiejszego. Mamy tą całą lewicującą Europę, która odcięła się od wiary. Słusznie. Tu trzeba przyznać, że słusznie, bo te brednie, jakie głosi dzisiaj Kościół Watykan, znając już tą prawdę Bożą, trzymając się kurczowo, uważając, że w tym jest ich siła, że kurczowo będą się trzymać tego, co się trzymali przez 2000 lat, tych swoich niepodważalnych aksjomatów. Ale znają prawdę Bożą. A poza tym nie mają żadnych dowodów, na przykład na to, że nie ma reinkarnacji. Uważają, że wszystko, co się dzieje, dzieje się z woli Boga. Taka jest wola Boga. Ale żaden ksiądz, jak się go zapytacie, nie wyjaśni, dlaczego
rodzą się kalekie dzieci, dlaczego umierają dzieci, dlaczego rodzice tak strasznie cierpią. Nie wiem, tu Polska, jeżeli zakaże się aborcji, to się stanie krajem, gdzie te wszystkie duchy, które muszą strasznie cierpieć, będą się rodzić w Polsce, bo tu będą miały właśnie tą możliwość, gdzie matce nie będzie wolno, jeżeli wie, że płód jest chory i na pewno to będzie ciężko kalekie, ciężko uszkodzone dziecko, to jednak będą zmuszone rodzić. Czyli te duchy jakby z całego tego zachodniego świata, powiedzmy z zachodniej Europy, będą się schodzić do Polski. Ale czy tego chcemy? Czy chcemy cierpieć dalej? Czy uważamy my Polacy, że przez cały czas musimy cierpieć, że nie mamy prawa do szczęścia, do radości życia, do korzystania z tych wszystkich darów, jakich nam Bóg dał, że musimy ciągle cierpieć. I po drugiej stronie sceny politycznej mamy oczywiście prawicę, która kurczowo trzyma się sutanny, na krok nie odstępując jak małe dziecko spódnicy mamusi. Kurczowo się trzyma. I to na pewno nie przyjmie się w Europie. Będzie wyśmiane, bo te prawa wiary, to jak dzisiaj Watykan głosi swoją wiarę, jest niezgodne z prawdą Bożą, to pierwsze, a po drugie jest absurdem dla zdrowomyślącego, uczciwego człowieka. Wielu uczciwych ludzi znam, którzy pomagają innych, mają w sobie bardzo dużo miłosierdzia, ale nie mogą zaakceptować tych bzdur, które się w kościele mówi, także wykluczają Boga, stają się ateistami. A to też nie jest dobre, bo każdy z nas ma rodziców duchowych, czy wierzy, czy nie wierzy, oni są z nami, nasza matka, nasz ojciec duchowy. Więc co dalej? Mamy po lewej stronie sceny pozytywne elementy, ale też strasznie dużo negatywnych. Począwszy od korupcji i nieliczenia się z życiem drugiego człowieka. No i mamy prawą scenę polityczną, gdzie jest z kolei trzymanie się kurczowo tych wszystkich fałszywych od wieków pouczeń, na które tak naprawdę, jak mówiłem, Kościół, zwierzchnicy wiary nie mają żadnych dowodów. I jaka jest droga? A jest trzecie wyjście. I mam nadzieję, gdy inne osoby, które otrzymywały takie dyktowania, zaczną wydawać książki, to jest właśnie ta trzecia droga. Czytanie i zastanawianie się. W końcu pojawi się. Mam nadzieję, że to będzie ta kobieta Mieszko I, która weźmie wszystko to, co cenne z lewicy, weźmie wszystko to, co cenne z prawicy i pójdzie swoją własną drogą. Nie krytykując ani tych z lewa, ani tych z prawa. Oczywiście dzisiaj wielu mówi, że prawica jest im bliższa, no z tego względu, że chce silnej Polski. Akurat mamy takiego człowieka jak mamy. Wszystko, jak mówiłem, zależy od intencji. Także jak głosujecie, to posłuchajcie swojego serca i pomyślcie, kto ma tą dobrą intencję, bo ten, kto ma dobrą intencję, to warto na niego głosować, czy warto głosować na przywódcę takiej partii, gdzie przywódca ma dobre, pozytywne i nawet szlachetne intencje. To jest właśnie ta trzecia droga, gdzie jest przedstawiona po raz pierwszy od wieków nieprzekłamana prawda Boża, czyli to, co jest, co spotykamy po śmierci fizycznej, kiedy już pozbywamy się ciała fizycznego,
przestaje istnieć czas, przestrzeń, język. W świecie ducha nie ma języka. Jak duch dyktuje, to sobie wybiera z głowy medium słowa, zdania, a medium, słysząc to z tyłu głowy, zapisuje na papier. W ten sposób powstały wszystkie dyktowania, jakie otrzymała Nel Halina Noel. I ta prawda Boża jest inna od tego, co dzisiaj głosi Watykan. Na zakończenie powtórzę, bo to warto powtarzać. Wolą Boga było urodzić się jako Jezus i żyć wśród nas jako człowiek. Urodzić się z normalnych rodziców. A więc nasi rodzice duchowi, Jezus, Bóg, Stwórca całego Wszechświata, to był Jezus, był Bogiem. Reinkarnacja istniała, istnieje i zawsze będzie istnieć. To jest prawo przyczyny i skutku. To, co powiedział, głosił Jezus, co posiejesz, to zbierzesz. Akcja i reakcja, przyczyna i skutek. Bez wdawania się w to, jak już powtarzałem też wielokrotnie, dobro i zło, nawet poza dobrem i złem. Akcja i reakcja i nic więcej. I to prawo akcji, reakcji osadzone jest na reinkarnacji. To są te dwa podstawowe prawa, prawdy, o których każdy z nas, czy chce, czy nie chce, dowiaduje się w momencie śmierci fizycznej. I stąd setki duchów. I to się powtarza w dyktowaniach. Ach, gdybym to ja wiedział za życia fizycznego, to, co wiem teraz, jakże inaczej bym postępował, jakże inaczej bym działał. Zapraszam w najbliższy wtorek na czytanie dyktowań. Będzie czytała Olga Pietkiewicz. Myślę, że po Romy Schneidel teraz może czas na blondyneczkę. Marilyn Monroe też podyktowała bardzo, bardzo ciekawie. Jest, tak jak i Romy Schneidel, jest w czwartym tomie dyktowań Gwiazdy Kina. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, polecajcie znajomym mój kanał, jeżeli to, co mówię, prowokuje Was do samodzielnych rozmyślań nad wiarą, władzą, kościołem, polityką. Także podsumowując, tak jak mówiłem, ta odnowa Europy, o czym się dzisiaj mówi, jest możliwa. I to przez Polskę, bo w kolejnej audycji będzie kolejna sensacja. Kto jeszcze z bardzo znanych duchów zdecydował urodzić się w Polsce? Nie tylko nasz Mieszko I, który już był Polakiem, prawda? Teraz jako Polka, ale jako kobieta urodził się też wielki władca starożytnego świata. Urodził się w Warszawie. Także jakby dużo duchów zaczyna się schodzić do nas, tych znanych. A jak ktoś sięgnął po władzę, to prawdopodobnie sięgnie ponownie. Bo my poprzez życia do czegoś się przyzwyczajamy, jak i coś nas tutaj kręci na tej ziemi. Coś chcemy robić pozytywnego i dobrego w jakiejś dziedzinie, więc jak ktoś był lekarzem, to ponownie chce być lekarką czy lekarzem. Jak malarzem, jak dyktowało wielu malarzy czy kompozytorów, ponownie chcą się urodzić, komponować i malować. Nie zawsze tak bywa, ale wielokrotnie tak się dzieje. Zapraszam do wpisów, przemyśleń, staram się na wszystkie odpowiadać. Kontakt ze mną będzie zaraz podany po audycji, 503-824-550 telefon i robert@newrealitybooks.com e-mail, gdyby ktoś chciał się skontaktować. Dziękuję za uwagę, do miłego, do usłyszenia.